Cześć, ja mam na imię Janek i zapraszam Was na kolejny odcinek iSpot High Five, w którym opowiemy Wam trochę o akcesoriach zdrowotnych marki Withings. Zapraszam. Markę produktów Withings możecie kojarzyć naprzemiennie z Nokią, dlatego że te marki w przeszłości wykupywały się nawzajem i możecie dokładnie te same produkty z tej samej serii spotkać właśnie pod tymi dwoma nazwami, tymi nazwami producentów. Natomiast akcesoria łączy jedna aplikacja. Aplikacja nazywa się HealthMate. Możecie ją oczywiście pobrać na Waszego iPada czy iPhone'a i ona te wszystkie akcesoria zdrowotne tej marki będzie ze sobą jednoczyła. Wyniki z tych wszystkich pomiarów dotyczących tych urządzeń będzie wrzucała do jednej aplikacji. Mamy cały szereg akcesoriów firmy Withings. Są to między innymi ciśnieniomierze. W związku z tym możecie zabierać je ze sobą absolutnie wszędzie. Jak widzicie, jest to dość kompaktowe urządzenie, a jeszcze w najnowszej wersji BPM Connect jest jeszcze mniejsze. Zobaczcie na to pudełko, to jest naprawdę bardzo mały sprzęt. Przenośny, zasilany tak naprawdę również nie z gniazdka, czyli nie potrzebujecie mieć dostępu do prądu, żeby gdzieś na kempingu również dbać o swoje zdrowie. Jeżeli macie jakieś osoby starsze w rodzinie, które też myślicie, że mogłyby takie sprzęty wykorzystać, aplikacja, która czytelnie będzie się pojawiała na iPhone'ie czy na iPadzie, na pewno ułatwi monitorowanie, jak wyglądały ciśnienie i tętno w danym dniu. Ciśnieniomierze takie bardzo łatwo instaluje się na ręku. Mają bardzo małą taką tubę, która zawiera w sobie silniczki, które pompują ten rękaw. No i oczywiście wszystkie sensory. W najnowszej wersji BPM Core, czyli w takim troszkę większym, dokładnie tej wielkości ciśnieniomierzu, znajdziecie łatwe wyświetlanie wszystkich danych. No i przede wszystkim jest to jeden z nielicznych ciśnieniomierzy takich konsumenckich, ale oczywiście jest to sprzęt medyczny tak naprawdę, w którym macie pomiar również EKG i stetoskopu. Tak więc jeśli chodzi o ciśnieniomierze, mamy do wyboru wersję bardzo mało kompaktową, to również jest nieco korzystniejsza cenowo. No i wersję tą maksymalną, tą, która poprzez m.in. EKG daje Wam lepszy wgląd w pracę Waszego serca. Kolejna kategoria produktów prozdrowotnych, które możecie chcieć mieć w swoim domu, to na przykład inteligentny termometr. Termometr, tak samo pod marką, jak widzicie tutaj Nokia albo Withings, jest termometrem tak zwanym bezdotykowym, czyli wystarczy, że przejedziecie tym termometrem po tutaj skroni i od razu wyświetli Wam szybko pomiar aktualnej temperatury. Jest to niezmiernie ważne, dlatego że cała rodzina może w higieniczny sposób korzystać z tego urządzenia. No i jest też bardzo szybkie, nie trzeba trzymać termometru tak jak zwykle przez jakieś 2 minuty, aż nie da Wam odczytu. Szybki, higieniczny, bardzo prosta konstrukcja, niewielki. No i oczywiście wszystkie parametry, czyli śledzenie tego, jak na przykład przebiega Wasza gorączka, kiedy macie lekkie podziębienie, miejmy nadzieję, będzie w aplikacji HealthMate. Jeśli chodzi o bardziej lifestyle'owe produkty, ale też z tej samej kategorii zdrowotnej, Withings ma dla Was propozycję, która nazywa się Sleep. Jest to mata. Mata, która będzie sprawdzała Wasze osiągnięcia w trakcie snu, czyli między innymi mierzyła, jak często się budzicie w nocy, jak głębokie są Wasze fazy snu i na przykład również sprawdza, kiedy chrapiecie. Najlepsze jest to, że nie musicie nic mieć na sobie w momencie, kiedy ta mata dokonuje pomiarów. Dlatego, że po prostu kładziecie ją na materacu, no i ona przez Wasze ruchy w ciągu nocy, przez wbudowane czujniki dostarcza informacji, które oczywiście później znajdziecie w aplikacji HealthMate. Ta mata wykrywa również Wasze tętno i wykrywa zaburzenia oddychania, czyli będzie tak naprawdę powiadamiała Was, jeżeli coś jest nie tak z Waszym snem, co może powodować dyskomfort w ciągu dnia. Właśnie takie gadżety pozwalają Wam żyć zdrowiej i mieć większą świadomość własnego ciała. Teraz sprawy dużej wagi. Mamy inteligentne urządzenia do ważenia. Te wagi, typowy design wagi łazienkowej, ale bardzo elegancki i subtelny, występują w trzech rodzajach.
Mamy tak naprawdę podstawowy model body, który właśnie trzymam w rękach. Ten model oczywiście będzie pozwalał Wam sczytywać wszystkie informacje odnośnie Waszej wagi do aplikacji HealthMate i dzięki temu widzicie na wykresie Wasz progres, na przykład w zgubieniu zbędnych kilogramów po kwarantannie. Jest też model Body Plus i jest również model najwyższy, który oferuje takie rzeczy jak pomiar wody w organizmie, pomiar tkanki tłuszczowej, również ma wbudowany sensor tętna, czyli jakby wszystkie rzeczy przy jednym odczycie, kiedy stajecie rano na wadze. Super ważna, a jednocześnie prosta sprawa, ta waga ma olbrzymią zaletę w pilnowaniu postępów całej rodziny, czyli każdy z użytkowników może założyć swój profil w aplikacji HealthMate i odczytywać dane, wyniki wagi czy innych parametrów pod swoim kontem. Dzięki temu macie progres całej rodziny, jak wygląda na przykład Wasze dążenie do zdrowia, jeżeli zaplanujecie robić to całą rodziną. Dodatkowo te aplikacje oczywiście muszą pobierać informacje z wag przez Bluetooth lub przez Wi-Fi, w związku z tym to wszystko dzieje się bezprzewodowo i bez żadnej dodatkowej ingerencji, którą Wy musicie wykonać, żeby takie wyniki uzyskać. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy Wam trochę inspiracji, jeżeli chodzi o dbanie o Wasze zdrowie w tych ciężkich czasach. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy nabyć produkty marki Withings lub Nokia, zapraszamy Was do naszych salonów i na stronę internetową icepod.pl. To był kolejny odcinek iSpot High Five. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym.